Cześć, tu Magda z naszej podróży edu.pl. W tym vlogu chcemy Was zabrać na wyspę Losin. Zapraszam. Ale zanim opowiem Wam o samej wyspie Losin, jeszcze kilka słów o miejscowości Osor, w której się zatrzymamy na kilka nocy. I stamtąd będziemy jeździć i zwiedzać wyspę Losin. Powoli dojeżdżamy do miejscowości Osor na wyspie Cres. Osor jest to najstarsza na wyspie Cres miejscowość leżąca tuż nad przesmykiem osorski Tiesnac o szerokości 11 metrów oddzielającym wyspę Cres i Losiny. Dzięki temu sztucznemu kanałowi, który umożliwił krótsze przepłynięcie z jednej strony Morza Adriatyckiego na drugą, w tym miejscu w przeszłości odbywał się główny ruch tranzytowy między północnym Adriatykiem a wybrzeżem Dalmacji. Dzięki temu to właśnie Osor stał się międzynarodowym portem. Co więcej, fundamenty murów miejskich ujawniają starożytną historię, której początki sięgają czasów prehistorycznych. Dodatkowo nazwa miasta Osor, Apsoros, która ma pochodzić od starożytnego bohatera Apsyrta, brata nieszczęsnej Medei, nadaje temu miasteczku mityczną i wyjątkową atmosferę. Nas, oprócz wyjątkowej architektury miasta Osor, zachwycił również most zwodzony w godzinach 9:17. Wtedy to następuje niesamowity spektakl jachtów, statków, stateczków przepływające przez ten malutki kanał. Ale o tym powstanie kolejny vlog, do którego Was serdecznie zapraszamy. Teraz kilka słów o samej wyspie Losin. Wyspa Losin to najbliższy sąsiad wyspy Cres. To jedna z najdalej na południe wysuniętych wysp Kwarneru. Za kanałem Kwarneryckie Wrata zaczynają się już wyspy dalmatyńskie. Badania wykazały, że wyspa Losin zamieszkana była już w czasach neolitu. Wyspa odziedziczyła również po Wenecjanach ruch kupiecki w zakresie morskim, co przyczyniło się do jej rozwioju bardziej niż wyspa Cres. Się za mnie. Jedziemy w kierunku miejscowości Mali Losin.
Mali Lośni leży w Zatoce Augusta. W przyszłości był to znaczący ośrodek morski i handlowy. Natomiast obecnie jest to urocza miejscowość turystyczna. Miejscowość Mali Lośni leży na południowym wybrzeżu wyspy Lośni. Pierwsze wzmianki o osadzie, która wtedy nosiła nazwę Maloselo, pojawiają się już w 1398 roku. To właśnie przemysł stoczniowy zapewnił dobrobyt mieszkańcom, zanim pojawili się tutaj turyści. Równocześnie dzięki swojemu położeniu Mali Lośni stał się również znaczącym miejscem dla handlu, a także kurortem turystycznym. Co myślę warto wiedzieć, w XIX wieku Mali Lośni przerodziło się w miasto nadmorskie o dużym znaczeniu gospodarczym. Jednocześnie Mali Lośni to prawdziwa metropolia przerastająca takie miejscowości na innych wyspach jak Rab czy Krk. Szczególnie, że przekornie mówi się, że Mali Lośni stało się jednocześnie Felim Lośni.
Powoli opuszczamy Mali Lośni i jedziemy w kierunku Veli Lośni. Na pewno Veli Lośni to bardzo malownicze miejsce z pastelowymi fasadami domów, kawiarni, hotelików oraz sklepów skupionych wokół małego portu. Co ciekawe, miejsce to upodobały sobie również delfiny, które odwiedzają je szczególnie w kwietniu i w maju. Pomimo nazwy, bowiem w języku chorwackim Veli oznacza duży, a Mali oznacza mały, Veli Lośni jest znacznie mniejszy, bardziej ospały i nieco mniej zatłoczony niż Mali Lośni. Dodatkowo leży on około 4 km na północny zachód od miasteczka Mali Lośni. Wracając z Veli Lośni w kierunku Osoru, zatrzymujemy się jeszcze w Mali Lośni na krótki spacer. To jest prom, którym za kilka dni płyniemy z Mali Lośni do Zadaru. Podróż takim promem trwa około 6 godzin. O naszej podróży promem z Mali Lośni do Zadaru nakręcimy oddzielny vlog, ponieważ trasa jest dosyć ciekawa, ponieważ zatrzymuje się pomiędzy poszczególnymi wyspami. Jeszcze spacer, obiad i kawa w Mali Lośni i wracamy w kierunku Osoru. Wracając z Mali Lośni w kierunku Osoru, zaintrygowała nas nazwa Arta Tore. Postanowiliśmy skręcić zgodnie z kierunkowskazem. I w sumie bardzo dobrze, że zjechaliśmy do Arta Tore, ponieważ nieco nas ta miejscowość zaskoczyła. Po pierwsze swoją nazwą, ponieważ nie jest ona zbyt chorwacka, a po drugie swoim położeniem. Arta Tore leży około 6 km od Mali Lośni, a dzięki swojemu położeniu jest dobrze chronione w jesienne i zimowe dni. Jest to stosunkowo młoda miejscowość, popularna ze swojej gęstej roślinności, a w szczególności lasów sosnowych, czystego powietrza, krystalicznego morza i małej liczby turystów. Miejscowość jest dosyć popularna wśród żeglarzy, którzy mogą tutaj znaleźć sporo miejsca dla siebie i mogą zakotwiczyć i zacumować swoją łódź. Powoli nasza podróż po Wyspie Lośni i Mali Lośni się kończy. Jesteśmy już na promie. Zajęliśmy miejsca, wjechaliśmy samochodem. Podziwiamy panoramę Mali Lośni i niedługo już odpływamy do Zadaru. Podróż z Mali Lośni do Zadaru trwa około 6 godzin. My wypłynęliśmy po godzinie 16, a o godzinie 23, koło godziny 23 powinniśmy być na miejscu. O naszej samej podróży promem i zatrzymywaniu się przy poszczególnych wyspach powstanie nowy vlog, do którego Was serdecznie zapraszamy. Powstanie również jeszcze jeden vlog o pokazie jachtów.
Myślę, że warto zasubskrybować nasz kanał, bo myślę, że się rozkręcamy i chcemy Wam pokazać jak najwięcej o naszych podróżach, w szczególności do Chorwacji. Dlatego zostańcie z nami. Możecie również, do czego gorąco Was zachęcamy, komentować nasze filmiki. I oczywiście, jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, bądźcie z nami. I mam nadzieję, że niebawem powstanie kolejny vlog. Zostańcie z nami. Cześć!